skrajnie niekorzystna dla opozycji jest z jednej strony struktura własnościowa polskich mediów. Mamy tu do czynienia z olbrzymią przewagą kapitału postkomunistycznego, lewicowo-liberalnego i zagranicznego, z drugiej zaś upolitycznienie mediów publicznych, co oczywiście skutkuje absolutnym brakiem wpływu na media ze strony realnej opozycji politycznej. Po trzecie, media głównego nurtu uzależnione są w znacznej mierze finansowo od hojnych strumieni pieniędzy publicznych, co w oczywisty sposób musi wpływać na ich tendencyjność. Na przykład miasto stołeczne Warszawa jest piątym co do wielkości wpływów reklamodawcą koncernu Agora, a prawie 100% wydatków reklamowych spółek Skarbu Państwa w tygodnikach opinii trafia do Newsweeka, Polityki i Wprost. Po czwarte, media dominujące stosują zupełnie otwarcie cały wachlarz rozmaitych technik manipulacyjnych, takich jak zwykłe kłamstwa, jak bardziej subtelne, systematyczne, negatywne formatowanie przeciwników politycznych w celu ich dezawuowania i niszczenia wizerunku, jak otwarte forsowanie propagandowego przekazu władzy, niekiedy wzmacniane odwoływaniem się do tzw. pseudoobiektywnych komentatorów, którzy często są formalnie z tą władzą związani, czy rzekomo obiektywnych opinii zagranicznych. Ostatnio był głośny kasus tekstu w The Economist napisanego przez kolegę ministra Sikorskiego. Wreszcie po czwarte, tak zwane wywiady z tezą, przypominające przesłuchania w przypadku osób z opozycji, natomiast przybierające formę żenującego podlizywania się, gdy wywiadowani są przedstawiciele władzy. Z tym zresztą wiąże się inne zjawisko, które można określić osłoną medialną dla najważniejszych osób w państwie. W żadnej prawdziwej demokracji tego rodzaju praktyki nie mogą być tolerowane. Wracając zaś do głównych tez charakteryzujących polskie media, trzeba zauważyć, że po piąte, podstawową manipulacją stosowaną przez największe polskie media jest tendencyjna budowa agendy. Przykrywanie, unieważnianie i zamilczanie tego, co ważne i co niewygodne, a eksponowanie spraw wygodnych i neutralnych. Warto zauważyć, że już 15 lipca na przykład w żadnym z głównych programów informacyjnych trzech największych polskich telewizji nie było nawet wzmianki o taśmach prawnych. Po szóste wreszcie, wiodące polskie media stanowią obok takich instytucji jak Państwowa Komisja Wyborcza, zaprzyjaźnione z rządem sondażownie, czy spółki Skarbu Państwa, ostatnio jak dowiedzieliśmy się z taśm także Narodowy Bank Polski, bardzo istotny element potężnego systemu wspierającego władzę, w pełni dyspozycyjnego wobec niej i często wspierającego ją, jak dowodzą nagrania z taśm prawdy, wbrew duchowi demokracji i literze procedur demokratycznych, a nawet wbrew prawu i konstytucji. Zamiast kontrolować władzę i stać na straży demokracji, polskie media tę demokrację bardzo często niszczą. Jak wspomniałem, w tej agitacyjno-propagandowej rzeczywistości istnieją jednak oazy zwykłej dziennikarskiej przyzwoitości. Wielokrotnie spotykałem takich normalnych dziennikarzy i ludzi mediów. Rozumiem, że ich praca w tak zdemoralizowanym i zakłamanym otoczeniu nie jest łatwa. Ale z tego miejsca zwracam się nie tylko do tych nielicznych sprawiedliwych. Zwracam się do wszystkich ludzi polskich mediów, także i tych, którzy i mnie osobiście atakowali w sposób niekiedy więcej niż brutalny. Zastanówcie się Państwo, co robicie. Zwolnijcie na chwilę. Może nie jest jeszcze za późno. Czy warto służyć ludziom, którzy niszczą w Polsce standardy i procedury demokratyczne? Czy warto służyć bezkrytycznie interesom wąskich grup rozmaitych pseudoelit, które i tak uważają Was ostatecznie za murzyństwo? Czy tak trudno zdobyć się na proste obiektywy? Zapewniam Państwa, że bycie przyzwoitym to większa nagroda niż gwiazdorski kontrakt. Polacy to widzą i nie jesteśmy żadnym murzyństwem. Potrafimy ocenić i wyciągać wnioski. Kiedyś prawdziwe było hasło telewizja kłamie. Dziś prawdziwe jest hasło media trzeciej RP kłamie.
wszystkie, może nie wszyscy dziennikarze i ludzie mediów tak postępują, czy tak chcą postępować. My, chrześcijanie, zawsze wierzymy w człowieka. Jesteśmy miłosierni. Dla Polski i demokracji warto powrócić do misji. Warto, państwo dziennikarze.